Dzisiaj po 25 latach od premiery oglądaliśmy na Warszawskim Festiwalu Filmowym krótki film o miłości. I ja oglądając go dzisiaj myślałam trochę o tym, że to jest taki przewrotny film o spełniających się marzeniach, o chłopaku, który dostaje szansę, żeby poznać kobietę, o której marzy, i o kobiecie, która w końcu spotyka delikatnego mężczyzny, jakiego też może jej w życiu brakowało. Co pani myśli o tym, o tej mojej interpretacji? Myślę, że to nie jest dokładnie o tym film, ale cieszę się, że pani to odbiera w dzisiejszych czasach w ten sposób. To jest film raczej o samotności dwojga ludzi, a może i trojga, bo ta kobieta, która się zajmuje, jest też szalenie samotną osobą, poszukującą obecności jakiejkolwiek, ze strachu przed śmiercią. Olaf jest chłopcem młodym, który nie wie, co to znaczy miłość, co to znaczy fizyczna miłość, który jest zafascynowany starszą kobietą. A ona jest z kolei samotna, ponieważ jej narzeczony uciekł, prosząc o azyl prawdopodobnie przez Austrię do Australii, tak jak to pada w filmie. I też ją zostawił, czuła się oszukana, w związku z tym szuka miłości wśród innych mężczyzn i jak widać w tym filmie nie doznaje jej, jest samotna w tym wszystkim. W związku z tym jest to film o wyobrażeniu tego chłopca, jakim świat mógłby być, i o wyobrażeniu jej, tak jest zakończony film, o tym, że powinniśmy się uczyć na marzeniach dobroci i wrażliwości. I ja to tak odebrałam, ten film dzisiaj po tych 25 latach. I cieszę się, że on pomimo wszystko wzrusza ludzi, tak jak tutaj mówiły panie, wyciska łzy nawet. I to jest bardzo ważne. To jest wartość, która się rzadko zdarza i która już przez tyle lat jednak pozostała. To jest ważne. A czy kiedy film był kręcony, wyobrażała sobie pani, że on może odnieść taki sukces, że może być taki przełomowy zarówno dla Krzysztofa Kieślowskiego, jak i dla pani dalszej kariery? W momencie, kiedy go nakręcałam, kiedy pracowaliśmy, nie zdawałam sobie, chociaż po przeczytaniu scenariusza, od razu widziałam ten film. Tu jest mało dialogów. Ale czytając scenariusz, ja widziałam ten film i on taki się stał w rzeczywistości. Ale nie myślałam, że odniesie taki sukces podczas pracy, ale kiedy zobaczyłam dwa filmy, krótki o miłości i krótki o zabijaniu, wiedziałam, że te dwa filmy zrobią w świecie karierę na pewno. A jeżeli na koniec moglibyśmy jeszcze wspomnieć współpracę z Krzysztofem Kieślowskim i to, jakim był reżyserem na planie, jakim był reżyserem na planie krótkiego filmu o miłości, to co mogłaby pani powiedzieć? Mogłabym dużo powiedzieć, ponieważ robiłam z nim dwa filmy, a właściwie trzy. I potrzeba by było tutaj 16 dni, żeby opowiadać każdy dzień. Ale w skrócie powiem, że miał niezwykle czułe serce na wszystko, co się działo dookoła. Bardzo lubił ludzi. Mówił do wszystkich po imieniu, ale jednocześnie potrafił ustawić wszystkich do pionu. I był serdeczny, ciągle zabiegany, ciągle poszukujący siebie samego trochę też. I myślę, że też był spragniony sukcesu, chociaż zawsze się zarzekał, że nie. Ale myślę, że on dążył do tego sukcesu i ta heroiczna jego praca właśnie tych 10 filmów, a właściwie 12, no myślę, że go bardzo zmęczyła fizycznie. To był naprawdę ogromny wysiłek pod każdym względem, bo umysł pracuje tak samo ciężko jak całe ciało, a nawet czasem ciężej. Dziękuję bardzo, dziękuję za czas. Gratuluję nadal wspaniałego filmu. Dziękuję.